Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj druga część mojego osobistego sprawozdania z 12 rytuału dla Matki Ziemi. Te osoby, które rozpoczynają od tego filmiku, bardzo proszę wrócić do pierwszej części, abyście mieli cały pełny obraz. Biją dzwony, czyli godzina u nas 21, u Was czasu polskiego 22. Rozpoczyna się właściwy rytuał. W tym momencie staję twarzą na wschód, czyli w kierunku żywiołu powietrza i witam się z Wami, podobnie jak robię to na filmach. Moi drodzy, wcześniej, gdy stałam jeszcze twarzą na zachód, miało miejsce takie zdarzenie, że przeleciał obok mnie motyl nocny, bardzo, bardzo duży, i uderzył mnie leciutko skrzydełkami z prawej strony w twarz i poleciał dalej w kierunku zachodnim. Uważam to za również taki przekaz, motyl jako symbol transformacji, czyli symbol również magicznej oazy i naszych rytuałów. Co jeszcze ważnego, to ze zwierząt mocy pojawiła się łasica. Oczywiście w formie energetycznej, nie w formie fizycznej, ponieważ takich zwierzątek tutaj u nas nie ma. Niestety nie ma. Natomiast z samych takich rzeczy materialnych, to w tym rytuale nie używałam różdżki i w tym rytuale nie używałam magicznej miotełki. Zamiast tego w lewej dłoni miałam mój specyficzny naszyjnik dwóch smoków w miłosnym uścisku z pentagramem, a w prawej dłoni miałam anioła z agatu mszystego jako symbol uziemienia, połączenia z Matką Ziemią. Suknia rubinowo-czerwona, płaszcz biały z elementami złota. Natomiast w formie wisioru, talizmanu magicznego, miałam zawieszoną mandalę i była ona niesamowicie naenergetyzowana poprzez całą energię księżycową i energię tak zwanego wszechświata, i w czasie rytuału bardzo, bardzo często odbijały się w niej gwiazdy, ponieważ ta mandala ma bardzo wiele takich drobnych kamieni szlachetnych i gwiazdy, gdzie niebo było niesamowicie czyste w czasie całego rytuału, one bardzo, bardzo silnie odbijały się w powierzchni tych kamieni szlachetnych. Czyli po powitaniu z Wami rozpoczyna się pierwszy etap naszej pracy magicznej, który co miesiąc jest dokładnie taki sam. I co było tutaj dodatkowo ważnego w czasie tej całej wizualizacji, którą znacie, wiecie jak ten rytuał przebiega, pojawiły się obrazy energii rozchodzących się po ziemi. I wszędzie, gdzie te energie dotykały, rosły kwiaty, było pełno kwiatów. W tym rytuale tych obrazów kwitnących miast i kwitnącej powierzchni naszej Matki Ziemi było bardzo, bardzo dużo i również te kwiaty były specyficzne. To były duże, duże, świetliste kwiaty. Kolejne obrazy to były osoby, które sadzą drzewa owocowe, różne inne drzewa, różne obrazy również tak zwanych miast pełnych warzyw i owoców. Bardzo, bardzo wiele takich wizji, bardzo podobnych jak w tych poprzednich rytuałach. Te osoby, które to interesuje, mogą sobie zerknąć do tych starszych raportów, tych starszych sprawozdań. Te obrazy były bardzo, bardzo podobne. Następnie rozpoczyna się drugi etap, czyli jak w każdym naszym spotkaniu, co miesiąc jest to inny temat. Inny temat rytuału. Jak wiecie, moi drodzy, w tym rytuale chodziło o to, aby rozpocząć coś od siebie i zainspirować innych, czyli do takiego bardziej globalnego spojrzenia na całą Matkę Ziemię, do takich zmian na co dzień w naszym życiu, co możemy zrobić w naszym domu, w każdego dnia, aby pomóc Matce Ziemi w regeneracji, w odnowieniu, co możemy zrobić, by zminimalizować naszą konsumpcję, co możemy zrobić, by zminimalizować zniszczenie naszej planety, czyli na przykład tutaj każdy z Was ma całkiem inne pomysły, o tym pisałam już również na blogu. Każdy z Was ma inne sposoby i bardzo wiele osób chciało się tym podzielić z innymi i te wpisy pojawiły się już na blogu Rytuałów Matki Ziemi
i będą się pojawiać cały czas również w kolejnych tygodniach, aby dalej się wzajemnie inspirować. Również na naszej grupie na Facebook jest grupa Rytuałów Matki Ziemi i tam można również na bieżąco śledzić takie wpisy, gdzie coś nowego do tego tematu się pojawiło. Kolejny element drugiego etapu naszego spotkania to były obrazy, w których ludzie rozpoznają, uświadamiają sobie, że wszelkiego rodzaju zajęcia niezgodne z naturą są praktycznie tylko takim zastępstwem, gdzie ktoś próbuje sobie kupić szczęście i one nie dają im właściwego szczęścia. To poruszyłam w pierwszej części tego raportu i tutaj tylko w uzupełnieniu. Pojawiło się bardzo, bardzo dużo obrazów, w których ludzie rozpoznają, że zamknięcie się w czterech ścianach w ich mieszkaniu prędzej czy później doprowadza do depresji, prędzej czy później doprowadza do takiego wyobcowania, do różnego rodzaju strachów, obaw, tracą siłę, tracą moc, tracą zainteresowanie i próbują sobie kupić jak gdyby szczęście. Natomiast w tym momencie rozpoznają to. I te obrazy były bardzo, bardzo różnorodne. Na przykład widziałam osoby, które biegną boso po plaży i śmieją się, cieszą się, bawią się razem ze swoimi dziećmi i odczuwają to, że to właściwie daje im szczęście. Są inne obrazy, w których te obrazy są bardzo, bardzo szybkie, jedne po drugich bardzo nakładają się jak gdyby na siebie. Drugi obraz to jest rodzina, która na balkonie pełnym kwiatów, warzyw, owoców i wszelkiego rodzaju dzwoneczków wiecznych i tak dalej, maluje złotą farbą na ścianie spiralę. I sąsiedzi, którzy mają balkon obok i również ten balkon jest pełen kwiatów i warzyw, widzą to i zaczynają rozmowę. I ta rozmowa taka serdeczna sąsiada z sąsiadem, która była wcześniej jak gdyby niemożliwa, ponieważ sąsiedzi zawsze patrzyli na siebie jak gdyby wilkiem, w tej chwili widzą, że robią to samo, że robią coś podobnego. I również to, jak dzielą się owocami, czyli jedni mają na balkonie te owoce, a inni inne i wymieniają się nimi. Kolejna wizja, bardzo szybka, to była rodzina, która wybierała u architekta dom. I z tych wszystkich propozycji, takich tradycyjnych domków, było bardzo, bardzo dużo takich typowych domów jednorodzinnych, które teraz wszędzie się buduje. I rodzina ta siedziała i tak obserwowała te propozycje architekta i patrzyli na siebie i kiwali głowami, mówili do niego, że nie, że oni czegoś takiego nie szukają. Oni szukają takiego domku, aby był całkowicie schowany pod ziemią, żeby miał zielony dach i na tym dachu oni chcą mieć trawę, kwiaty, owoce i nie chcą takiego tradycyjnego domu. I następny obraz to była kontynuacja, gdy ta rodzina już ma swój dom i jest on całkowicie schowany pod ziemią, tylko okna i drzwi wystają jak gdyby na zewnątrz i leżą ze swoim dzieckiem na trawie, na dachu i obserwują konika polnego, który wyskakuje im na palec. Kolejny obraz to był znowu ukwiecony balkon wśród bloków, czyli wśród takiego typowego miejskiego blokowiska i mama była z małym dzieckiem i pokazywała mu na balkonie taką dużą gąsienicę, która spacerowała pomiędzy kwiatami. I w tym samym momencie przyleciał ptaszek, taki mały ptaszek, podobny do wróbelka, sikorki, który zaczął wydziubywać słonecznik. To była następna wizja. Kolejna wizja to była rodzina, która zdecydowała, że nie będą robić kolejnej imprezy u siebie w domu, w mieszkaniu, ale zapraszają znajomych na piknik. I następna kontynuacja to było ognisko robione w takim miejscu przygotowanym nad rzeką, gdzie rodzice razem z dziećmi bawili się, śmiali, zbierali różne trawy, różne owoce leśne i to był również bardzo taki szybki przeskok i taka kolejna wizja.
I po nich nastąpiły kolejne obrazy i następne, między innymi rodzina, która przygotowała się na wycieczkę i zdecydowała, że nie będzie jechała samochodem, ale pojadą środkiem tak zwanego masowego transportu, czyli pociągiem. I cała ta wycieczka zmieniła się w niesamowitą przygodę, ponieważ było całkiem inaczej niż zwykle. Natomiast następny obraz to była kobieta, która rozmawiała z przyjaciółką i śmiała się, ponieważ jechała na rowerze do pracy i zbierała po drodze kwiaty. Następny obraz to były dwie lub trzy rodziny, które zdecydowały, że w niedzielę nie będą jechały do kościoła samochodem, tylko przejdą się spacerkiem na nogach. I w czasie tego spaceru nagle nawiązały się kontakty z innymi sąsiadami, z którymi wcześniej nie rozmawiali już wiele, wiele miesięcy. Kolejne obrazy były związane z osobami, które przygotowywały różne rzeczy z tak zwanych odpadków. Czyli na przykład jedna osoba robiła dzwoneczek wieczny z różnych kolorowych takich koralików z niewykorzystanych wcześniej naszyjników, a częściowo również z takich, które kiedyś gdzieś kupiła lub od kogoś dostała. Inna osoba z takich samych kuleczek robiła nowy naszyjnik na prezent dla kogoś, dla jakiegoś znajomego. Kolejna młoda kobieta zdecydowała, że na prezent dla swojej przyjaciółki również wykona przepiękny taki koc do nakrywania kanapy ze ścinków materiałów z nieużywanych już ubrań. Bardzo, bardzo piękny, kolorowy koc. Inna zrobiła coś takiego jako narzutki na poduszki. To było bardzo, bardzo taki moment kolorowy, niesamowicie taki kreatywny, ponieważ nagle wiele osób zdało sobie sprawę z tego, że nie chcą kupować jakiegoś konkretnego prezentu, ponieważ nie odpowiada to ich odczuciu piękna, tylko chcą coś wykonać kreatywnie, samodzielnie. Moi drodzy, będziecie teraz słyszeć w filmie stukający deszcz o szyby. Bardzo Was przepraszam za te utrudnienia, ale nie ma innej możliwości, żeby inaczej nagrać ten filmik. A jak wiecie, zaczęła się już u nas pora deszczowa i mamy w tej chwili stopień pomarańczowy, zagrożenia i nie powinno się wychodzić z domu. Ponieważ w każdej chwili może on się zmienić na czerwony. Jak wiecie, tutaj na tej wyspie jest bardzo duże zagrożenie tak zwanymi lawinami błotnymi, gdzie już bardzo wiele było takich przykładów, gdzie ziemia osunęła się i zsunęły się różne domy, samochody itd. Dlatego, gdy takie zagrożenie jest, nie powinno się opuszczać własnej działki. Co też nie gwarantuje, że nie osunie się jakaś góra, na której ona się znajduje. Na szczęście nasza magiczna oaza jest na terenie takim bezpiecznym, że jest na szczycie góry jak gdyby, a wszystkie te rzeczki, które zawsze te wszystkie drogi, które zamieniają się w rzeki, gdy zaczyna padać, są poniżej. Moi drodzy, ale wracając do naszego sprawozdania, mojego sprawozdania. Co było jeszcze ważnego? To była taka wizja osób, jak to nazwać, w garniturach osób na jakimś spotkaniu. Mogło to być spotkanie w gminie, mogło to być spotkanie w ministerstwie, mogło to być spotkanie w jakiejś loży, gdzie omawiano w wielkiej tajemnicy pewną zmianę. Ponieważ zauważono, że większość ludzi zmienia świadomość i większość ludzi zaczyna myśleć inaczej i na przykład wykonuje różne rzeczy z tak zwanych odpadków. I ustalono wówczas, że należy jak gdyby iść troszeczkę z tym trendem i aby dalej zarabiać pieniądze na ludziach i dalej zmuszać ich do niewolnictwa, można im zaoferować w sklepach właśnie takie rzeczy wykonane z odpadków, czyli różnego rodzaju właśnie takie patchworkowe kocyki i tym podobne i sprzedawać je jako tak zwany recycling, czyli w imię ekologii. A drugim ustaleniem było to, że jeżeli
ludzie tak się zmieniają i wybierają na przykład rowery zamiast jeździć do pracy samochodem, to aby znowu w jakiś sposób wykorzystać fundusze finansowe, tak zwane środki unijne i inne, warto zainwestować w ścieżki rowerowe. I to ustalenie zapadło, to była jedna z wizji, to było takie jak gdyby zerknięcie gdzieś do kogoś w tajemnicy. Jedną właśnie z tych wizji, wynikiem tego ustalenia było to, że w wielu, wielu miastach powstały ścieżki rowerowe typowo ukwiecone, czyli nie tylko ścieżka obok drogi, ale typowe ścieżki przez tereny takie zielone, obsadzone kwiatami, obsadzone owocami, te znowu ukwiecone i pełne owoców i warzyw miasta. To była kolejna taka wizja w tym rytuale. Moi drodzy, i na tym skończył się ten drugi etap i przeszłam do tego etapu tak zwanego trzeciego, ostatniego, który jest w każdym miesiącu taki sam i również w tym miesiącu zakończyłam go gestem kwiatów. Malowanie kwiatów wirtualnych w powietrzu i cała ta energia wysłana poprzez te kwiaty w różne części świata, w cztery strony świata. I następnie, moi drodzy, nastąpiło coś, co praktycznie w każdym rytuale następuje, ale w tym było niesamowicie silne. To było wysłanie miłości do Was. To było tak niesamowite, tak niesamowicie silne, gdzie łączyłam się z Waszymi duszami i widziałam, jak miłość wychodzi, taka różowa energia, silne światło, wychodzi z mojego wnętrza i idzie do Was w takim podziękowaniu za to, co robimy, za to, co robimy razem dla naszej Matki Ziemi. I moim życzeniem było, aby w kolejnych 7 dniach przydarzyło się każdej osobie, która brała udział w tym rytuale, coś miłego i aby w przeciągu tego miesiąca przydarzyło Wam się coś, co da Wam odczucie, że marzenia stają się rzeczywistością. Bardzo piękny przekaz. Co jeszcze związane było z gestem kwiatów, o czym zapomniałam wcześniej powiedzieć, to, że kwiat wysłany na wschód miał kolor niebiesko-zielony, natomiast kwiat wysłany na południe kolor rubinowo-czerwony, bardzo, bardzo silna energia, ognista energia, ale w pozytywnym znaczeniu. Kwiat wysłany na zachód, taki praktycznie kolor pomiędzy turkusem a fioletem i kwiat wysłany na północ, czyli w kierunku ziemi, był w kolorze takim brązowo-złotym. Jeszcze z ostatnich energii, o których zapomniałam Wam powiedzieć, to było to, że oprócz łasicy łasica pojawiła się po mojej prawej stronie, a po lewej pojawiła się jaszczurka, również w formie tej duchowej, ponieważ jak wiecie, jaszczurki w nocy śpią i one nie wychodzą, gdy jest zimno i chłodno. Natomiast z wizji była jeszcze jedna wizja, która w tej chwili mi się przypomniała. Była ona związana z kupowaniem ryb, gdzie w supermarketach wystawione są ryby i na takich targach rybnych i wiele osób, widząc te ryby, miało odczucie, że nie chcą kupować zdechłych ryb, że to dla nich coś nienaturalnego, by jeść coś, co jest zdechnięte, ponieważ zostało wyciągnięte z wody, następnie udusiło się, leżało na pokładzie statku przez wiele godzin, czyli już nastąpił ten proces rozkładu, tak samo jak w mięsie, gdzie ten proces rozkładu bardzo szybko następuje, zaraz po zabiciu zwierzęcia. I gdy one leżą w tych gablotkach, to są praktycznie nie tylko zdechłe, ale już zgnite, w pewien sposób rozłożone. I to była taka niesamowita wizja, która była w pewien sposób nawet śmieszna, chociaż śmieszno-tragiczna, można tak powiedzieć, gdzie ludzie patrzyli na to i mówili, nie, czegoś takiego, tego się nie da jeść. I dlatego również wynikiem tego było to, że
coraz mniej ryb oferowano do sprzedaży i coraz mniej ryb wyławiano z oceanów, a przez to nasze oceany mogły się zregenerować, bo jak wiecie, w tej chwili jest sytuacja kryzysowa, nie tylko zatrucia wody w oceanach, ale również tego, że większość mórz i oceanów jest jak gdyby wyłowiona do pustki, czyli już bardzo, bardzo mało różnych gatunków ryb zostało i sytuacja jest naprawdę bardzo tragiczna. Co jeszcze było ważnego, o czym zapomniałam Wam powiedzieć, to przed rytuałem wypiłam herbatę z kwiatu czarnego bzu. Jak wiecie, jest to bardzo silna roślina magiczna. I co jeszcze było ważnego, to, że księżyc wyłonił się dokładnie, gdy otworzyłam magiczny krąg, czyli zakończyłam mój rytuał i wyłonił się on zza chmur, co pokażę Wam za chwileczkę na filmie. Jest to również bardzo, bardzo, bardzo piękne odczucie. Niestety moja kamera tutaj w iPadzie nie ukazuje w pełni, jak to mniej więcej wygląda, ponieważ nie jest to dobra jakość, ale mniej więcej troszeczkę widać. Jeszcze z takich wizji, o których zapomniałam powiedzieć, było to, że ludzie zaczęli czytać książki w formie e-booków, czyli PDF-ów przez maila na wszelkich takich urządzeniach przenośnych i przez to spadła również sprzedaż książek tradycyjnych, a przez to również wycinka lasów się zmniejszyła. Ponieważ jeżeli nie ma takiego zapotrzebowania na papier, to oczywiście tyle i tyle drzew pozostaje. I bardzo często mówi się o tym, że nie zwracamy na to uwagi i kupujemy książki takie tradycyjne. Jak wiecie, w mojej praktyce od samego początku książki były w wersji elektronicznej, tylko taka edytowana wersja była w formie drukowanej, ale była to również forma drukowania, gdzie okładka była z papieru czerpanego ręcznie i to były tylko takie wyjątkowe egzemplarze takiej księgi magicznej, a większość książek jest cały czas w formie e-booków, czyli można je czytać na komputerze i to jest również taki mój mały wkład w ochronę drzew i tutaj życia na tej planecie. Ja wiem, że bardzo wiele osób narzeka, bardzo wiele osób do mnie pisze z prośbą: o Pani Mario, czy można by było te książki wydrukować? Dałam Wam taką możliwość, aby książki drukować na drukarce. Są takie książki w magicznym świecie, ale no, ja zawsze opowiadam się raczej za tym, żeby czytać na komputerze, ponieważ no, jest to jakiś taki nasz malutki wkład dla naszej natury, dla naszej Matki Ziemi. A jeżeli macie takie utrudnienie, żeby czytać na dużym komputerze, bardzo często pieką oczy, ja wiem jak to jest, bo mam 3 komputery, no niestety to jest mój taki negatywny wkład tutaj w Matkę Ziemię, że aż 3, ale dla mnie osobiście najlepiej czyta się książki na iPadzie, czyli na mniejszym komputerze, gdzie te oczy aż tak nie pieką, jak na przykład przy dużym, dużym monitorze, który jest konieczny znowu do prac na przykład takich graficznych, gdzie na takim małym ekranie no niestety niektórych rzeczy nie da się zrobić. Ale róbmy to, co w naszych możliwościach, moi kochani, i za chwileczkę dla Was taki malutki wgląd wychodzący księżyc 19 września o godzinie. U nas pojawił się on około tej godziny 21.20, 25, 21.30. U Was już było w 10:30 czasu polskiego. Moi kochani, zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie, 13 rytuał dla Matki Ziemi, ale szczęśliwy, nie pechowy, który będzie miał miejsce w październiku w pełni księżyca. Bardzo dziękuję za Wasz wkład i za to wszystko, za te wszystkie energie, które inwestujemy, czyli taka inwestycja zwrotna, bo to, co wysyłamy w świat, wraca do nas zwielokrotnione. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie magiczne. Wasza Mario Bucardi.
Moi drodzy, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam Wam zupełnie powiedzieć. Teraz, gdy zerknęłam do mojej księgi praktyk, zauważyłam, że ten tak piękny moment całkowicie pominęłam. Miał on miejsce po tak zwanym geście kwiatów, gdzie zaczął padać deszcz. I padały te kropelki i wszędzie czuć je było i słychać je było na roślinach wokół mnie. A gdy spadały one z nieba, i dotykały mojej twarzy, czy dotykały mojego ciała, tego materialnego, czy mojej aury, zamieniały się one w kropelki światła. Niesamowite przeżycie, moi drodzy, gdzie widzicie to, że pada materialnie deszcz i w sekundzie zmienia się burza. Niesamowicie, moi kochani, burza. Tutaj tak rzadko jest burza i pierwszy raz teraz widzę, że dokładnie w tym momencie, kiedy to opowiadam, związane to jest ze światłem, prawda? Ale wróćmy jeszcze do tego tematu. Czyli zmieniały się one w kropelki światła, tak jakby nagle wszędzie było tysiące iskierek na całym moim płaszczu magicznym. O tym chciałabym Wam jeszcze powiedzieć. A teraz zapraszam na filmik nagrany dokładnie po otwarciu magicznego kręgu 19 września 2013 roku.